Pani marszałek, Wysoka Izbo, projekt ten reguluje status pobytowy obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin na terytorium Polski. Projekt jest koniecznością, niemniej jednak po raz kolejny stanowienie prawa jest w pośpiechu, a taka ustawa powinna być procedowana ze szczególną starannością, ale to już niestety podczas tej kadencji standard w tej Izbie. Czy rozważacie Państwo, co będzie, jeśli nie będzie Brexitu? Czy na pewno obywatele nie będą ponosić konsekwencji, jeśli utracą uprawnienia pobytowe? Na pewno okres uregulowania statusu Polaków dwutygodniowy jest zbyt krótki i jestem przekonana, że rząd poczyni starania, żeby byli dobrze doinformowani i żeby w tym okresie właśnie spełnili wszystkie warunki. Dziękuję bardzo.